zapada sobie. No właśnie zapadła decyzja. Najpierw pójdziemy zwiedzić pałac, a potem będą kąpiele. Kosztujemy węgierskie piwo. Przechodzimy do Adama, zorientować się, gdzie, w którym miejscu jesteśmy. Zegar słoneczny i tu są godziny, jest od 4 do 8 wieczorem, bo później słoneczko nie świeci. Musimy sobie stanąć na lipcu, i nam wskazuje prawidłową godzinę, tylko że nie uwzględnia sztucznej zmiany czasu wymyślonej przez człowieka, więc wskazuje na 2:30, a mamy 3:45 godzinę. Coś to bardzo skomplikowane. No skomplikowane, no, ale działa, nie? Najważniejsze. A którą mamy godzinę teraz? Jest teoretycznie, według zegara jest 2:30, a mamy godzinę później, bo człowiek wymyślił zmianę czasu, nie? Sztuczną. Czyli zegar słoneczny nie przewiduje zmiany czasu? No tak, no, natura nie przewiduje zmiany czasu, nie? Aha. Ale tak to działa. Jak Czyli jak zwykle człowiek wymyślił coś, co nie pasuje do przyrody. Tak, dokładnie. Trzeba dodać, że bardzo... Sprytne jest to, że na środku tego zegara słonecznego znajduje się kalendarz miesięcy. Kalendarz miesięcy? Tak, trzeba stanąć na odpowiednim miesiącu, tak jak Kasper stanął na lipcu, który jest obecnie. O, właśnie tutaj widzimy. I ten lipiec mu wskazał w pół do trzeciej, czyli w 3:45. Tu widzimy kalendarz miesięcy, grudzień jest mniejszy, gdzie na zegarach słonecznych zwykle nie występuje. No, bo w grudniu jest niżej słońce i w związku z tym przedłuża cię do tarczy, prawda? Ale czyli to działa tak, w sensie, że na przykład... Dlatego zegar jest po elipsie. Eksenetu to by była 4:00, tak? No tak. Czyli w marcu jest 4:00, tak? Przy tym nachyleniu słońca... Według nas jest to najwspanialszy wymysł człowieka. Kilka kropek i kreska stanowią tutaj duże pole do popisu i dużo atrakcji. Mamy temperaturę ponad 30 stopni. Na 32 może być, że jest. I jeszcze foto jeszcze. Następnie dostajemy takie oto pantofle, które musimy założyć na własne obuwie. I idziemy zwiedzać pałac.
wspaniałą bibliotekę. Przechodzimy do następnej sali. Idziemy teraz do przednią. A teraz jesteśmy w sali balowej. Kończymy zwiedzanie pałacu. A teraz idziemy zwiedzać angielskie ogrody. Ten pan na koniu wygląda identycznie jak... No jak Janosika. W tym miejscu znajdują się prawdopodobnie, a raczej na pewno stajnie pałacowe, które do tej pory są zresztą używane i można sobie za 500 forintów pojeździć na koniu. Śmierdzi. Śmierdzi konie. Tylko. Ale zdrowo. Pachnie konie zdrowo, bo pluszu nie dostało. No właśnie, więc skutecznie się leczymy. Znajdujemy się w wozowni. Jest tu wystawa kilku pojazdów, które były używane przez dawnych właścicieli majątków, zarówno do codziennych sprawników, jak i do polowań, a zapewne również do kościoła, czy też na uroczyste wyjazdy, co zobaczymy w innych pomieszczeniach. Są tam również i witrynowe kolaski. A według nas są to najpiękniejsze sale z całej wozowni.